Już w najbliższą sobotę odbędzie się wielki bal charytatywny w Mysłowickim Szybie Bończyk. To kolejna edycja imprezy, której przyświeca szczytny cel – wsparcie Hospicjum Cordis. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na działalność placówki i kompleksową opiekę nad chorymi. 160 zł z tego biletu jest na rzecz Hospicjum Cordis i 120 na kolację. A w czasie balu sprzedajemy na aukcji dzieła ludzi dobrej woli, także chorych Hospicjum Cordis, którzy pod opieką terapeuty zajęciowego zrobili bardzo piękne rzeczy, które właśnie na tej aukcji sprzedajemy, oraz wyroby ludzi, którzy są naszymi wolontariuszami, bądź wiedzą, że taką aukcję przeprowadzamy. Przygotowania do wielkiego balu są praktycznie na finiszu. W trosce o bezpieczeństwo gości i zachowanie reżimu sanitarnego organizatorzy przygotowali dwie sale, z których jedna jest przeznaczona na kolację, a druga na zabawę taneczną. Szyb Bończyk działa bardzo szeroko, można powiedzieć, w tym elemencie charytatywności. Bal dla Hospicjum Cordis to jest jeden z naszych projektów, które realizujemy już szósty rok, tak naprawdę siódmy, ale rok temu przerwała nam pandemia całkowicie, więc jest to szósta realizacja. Dlaczego Hospicjum Cordis między innymi? Dlatego, że Hospicjum Cordis wymaga, można powiedzieć, bieżącej pomocy. To nie są jednorazowe akcje. Szyb Bończyk wpisuje się w cały ten działań, cykl pomocowy. Jak podkreśla prezes hospicjum, potrzeby są naprawdę spore. Placówka zapewnia codzienną opiekę domową ponad setce podopiecznych, a blisko 30 osób aktualnie mieszka w hospicjum. Hospicjum Cordis istnieje już ponad 31 lat. Zajmujemy się osobami w ostatniej fazie choroby nowotworowej. Świadczymy bezpłatną specjalistyczną opiekę, bardzo holistyczną, na wielu płaszczyznach. Nasi podopieczni to chorzy w różnym wieku, niestety coraz młodsi. Jeżeli obserwujemy to na przestrzeni kilkudziesięciu lat, to są to osoby coraz młodsze, nowotwór nie wybiera. Wciąż można kupić bilet i wziąć udział w balu charytatywnym. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie. Szczegółowe informacje o rezerwacji dostępne są na Facebooku Szybu Bończyk oraz Hospicjum. Patronem medialnym balu jest telewizja TVS.